Po przesłuchaniu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zakończony niedawno proces przesłuchania państwa polskiego w parlamencie w Strasburgu przez m.in. grupę niezbyt rozgarniętych posłów pod przewodnictwem parobkowatego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, nie może i nie powinien moim zdaniem pójść w zapomnienie. Warto i trzeba sięgać do pewnych mechanizmów, które uruchomiły tę spiralę histerii, agresji, nienawiści pseudoparlamentaryzmu. Nie trudno wskazać formacje polityczne w Polsce, które wydały państwo polskie pod sąd. Tak trzeba to przecież określić. Partyjki polityczne wydały państwo polskie pod sąd. Nie trudno wskazać te formacje, platformę i nowoczesną i z jednej strony nie chciałbym poświęcać nowoczesnej i jej liderowi zbyt dużo uwagi, bo co mówić o polityku, który przekracza naszą granicę sporów politycznych na przysłowiowym już Rubikoniu? Ktoś, kto myli rzekę z koniem, musiał rzeczywiście chyba dostać porządnie kopytem w tylną część czaszki. Ale różni pomyleńcy mają to do siebie, że lubią sięgać po zapałki. Historia nas tego uczy lubią sięgać po materiały łatwopalne. Nowoczesna, jak zauważa wielu publicystów konserwatywnych, wyraźnie przyspiesza kurs obliczony na wywołanie wcześniejszych wyborów. Stąd tak zwany Komitet Obrony Demokracji, który skupia za niewielkie Zdaniem niektórych, a zdaniem innych, za całkiem spore pieniądze, skupia ludzi opłacanych i mających takie pojęcie o hasłach typu wolność, demokracja, prawa człowieka mający takie pojęcie jak analfabeta o różnicy między pismem sumeryjskim a akadyjskim. Ale skoro ten Komitet Obrony czegoś tam nie wystarcza, Uruchomiono siły międzynarodowe. Wśród nich szczególną rolę odegrał były premier Belgii Guy Hofstadt, który wygląda na politycznego patrona, lidera nowoczesnej. O co chodzi tym ludziom, którzy grupkami wychodzą na ulicę, manifestując swoje przekonania? O co chodzi parlamentarzystom europejskim? Politykom zachodnim, którzy niekoniecznie dokładnie zapewne wiedzą, gdzie leży Polska i co jest jej stolicą. O co chodzi? O Trybunał Konstytucyjny, o media, o demokrację. Proszę pozwolić na krótki cytat. Mamy do czynienia z sytuacją, że wielki kapitał ma do wyboru: albo płacić 40 miliardów złotych rocznie, których nie chce płacić, albo znaleźć jakiś ruch sztucznej, i plastikowy, jakąś formację, aby go wykreować, żeby obalić rząd, który chce te pieniądze dać na 500 zł dla zwykłych ludzi. Tak mówił pan dr Żukowski, ostrzegając przed liderem nowoczesnej i jego związkami ze światem biznesu. Mówił o tym kilka tygodni temu. I to jest bodaj najprostsza i najbardziej trafna diagnoza sedna współczesnego sporu, który zaczął się w Warszawie. A sięgnął Strasburga i Brukseli. Rząd chce odebrać 40 miliardów złotych bogatym i wyjętym, co jest o wiele istotniejsze wyjętym spod reguł prawnych, a przeznaczyć te pieniądze dla rodzin wielodzietnych, dla ludzi realnie potrzebujących pomocy. Jest więc chyba komu i o co się spierać. Lider nowoczesnej nie ukrywa swoich rewolucyjnych intencji. Stwierdził niedawno, jest to jedno z typowych jego wystąpień: Będę chciał pracować nad przyspieszonymi wyborami, im szybciej, tym lepiej. W jaki sposób to można uczynić? Niewątpliwie patrząc na poziom intelektualny rozczochranego Belga, byłego premiera tego kraju, machającego pięścią w parlamencie europejskim, jako argumentem w dyskusji, czy też patrząc na, liter, na lidera nowoczesnej, który nie może ujaźmić wierzgającego Rubiconia, tacy ludzie muszą tworzyć jakiś klub klub geniuszy, klub ludzi o podwyższonym IQ. Być może takim klubem miała być Komisja Europejska, ale na szczęście znaleźli się tam ludzie normalni, rozsądni. Być może takim klubem jest firma Standard Poor's, która obniżyła rating po, w Polsce. Rating obniżono w chwili, gdy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło spełniać jedną z obietnic wyborczych i opodatkowało banki czerpiące dotąd gigantyczne, niekontrolowane zyski z probankowej sytuacji w Polsce. I to chyba wystarczy za pełne uzasadnienie sytuacji, której finał albo przynajmniej znaczący akt mieliśmy w Strasburgu.